Popularna marka, crossover, hybryda, automat i cena lepsza niż u rywali. Czy tutaj mogło coś pójść nie tak? Zapraszam na test. Cześć wszystkim, z tej strony Kamil. Witajcie w kolejnym materiale na kanale. Z testami tego typu samochodów mam czasem pewien problem. A to dlatego, że mam też takie wrażenie, że na przykład Suzuki, tworząc ten model, chciałoby, żeby był on dla wszystkich. Być może to jest nietrafiona koncepcja, ale ja mam takie wrażenie. I daleko jestem od stwierdzenia, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Nie zrozumcie tego w ten sposób. Chodzi mi bardziej o to, że takie samochody, tak jak nie są w niczym najlepsze, to też nie są w niczym najgorsze. I czasami ciężko wyłapać pewne rzeczy i o nich opowiedzieć tak obiektywnie, jeśli w ogóle da się opowiadać o samochodach obiektywnie. Bardziej trzeba tutaj będzie się zdać na takie subiektywne wrażenia. I nie zapominajcie o tym, że ja właśnie to dziś zrobię. I ważne też, żebym nie zapomniał powiedzieć kilku słów na temat partnera dzisiejszego odcinka. A jest nim dziś 70 Mai, czyli producent wiodących na rynku wideorejestratorów samochodowych, których zresztą od dawna sam używam. I nieważne, czy szukacie takiego najprostszego i po prostu bardzo taniego urządzenia, czy może zestawu napakowanego najnowszymi technologiami, to w ofercie 70 Mai każdy z Was znajdzie coś dla siebie. Dzisiaj natomiast chciałbym polecić coś dla osób szukających wideorejestratora, ale ukrytego w lusterku samochodowym. Co tutaj fajnego znajdziemy? No to tak, dotykowy wyświetlacz, flagowy sensor Sony Starvis 2 IMX675. Wraz z tylną kamerą dwukanałowe nagrywanie HDR, sterowanie głosowe, tryb parkingowy, nagrywanie poklatkowe, czy też nagrywanie w pętli. Tak jak powiedziałem, mamy tu zestaw, czyli wraz z tylną kamerą możemy z tego urządzenia stworzyć swego rodzaju kamerę cofania z widokiem w czasie rzeczywistym. No i do tego oczywiście cała masa rozwiązań od 70 Mai powodująca, że nagrania z tej kamery są naprawdę bardzo fajnej jakości. I niezależnie czy to w dzień, przy dobrym świetle, w gorszym świetle, czy to też w nocy, możemy po prostu być pewni, że to urządzenie zarejestruje wszystko, co po prostu zarejestrowane zostać powinno. Także jeszcze raz polecam, jeśli jesteście zainteresowani taką kamerką, to linka macie w opisie do tego filmu, a my wracamy do testu. Dobra, lecimy z tematem. Myślę, że bardzo ważne będzie, abyście poznali, co to jest za samochód, a w zasadzie, co on ma pod maską. Także zaglądamy. I znajdujemy tu benzynowy, czterocylindrowy, wolnossący silnik o pojemności 1,5. Dysponuje on mocą 102 koni mechanicznych i maksymalnym momentem obrotowym na poziomie 138 Nm. Dodatkowo układ hybrydy tworzy tu jednostka elektryczna o mocy 33 koni mechanicznych, a energia elektryczna magazynowana jest w litowo-jonowym akumulatorze o niedużej pojemności 840 Wh. Łączna moc układu hybrydowego to 116 koni mechanicznych, co pozwala rozpędzić ten samochód maksymalnie do 175 km na godzinę, a pierwsza setka na liczniku pojawi się po upływie, uwaga, 13,5 sekundy. I teraz ważne to było nie tylko z tego powodu, abyście poznali dane techniczne, ale wybór wersji Strong Hybrid wpływa na przykład na wielkość bagażnika, także zapoznajmy się z nią. Zaglądamy. I znajdujemy tu 293 litry pojemności, czyli aż o 137 litrów mniej niż w 1.4 z miękką hybrydą. Czemu tak się stało? Ano dlatego, że pod podłogą trzeba było wygospodarować miejsce na umieszczenie baterii. No i sami widzicie, jak to wygląda. W Suzuki mamy taką sytuację, że ten samochód naprawdę musimy, wybór wersji tego samochodu musimy dobrze przemyśleć pod swoim kątem. Czy na przykład zależy nam na większym bagażniku, bo wtedy być może odpadnie ta wersja, czyli pełna hybryda, którą być może byśmy chcieli. Z drugiej strony, jeśli na przykład chcielibyśmy wersję z miękką hybrydą, silnik 1.4, który wiele osób często bardziej poleca do tego modelu, to tam na przykład nie dostaniemy skrzyni automatycznej. Więc to jest ważne. Ważne jest też to, żebym do skrzyni automatycznej wrócił, bo ona jest dość specyficzna, także to zrobimy, ale jak już zaczęliśmy od wnętrza, no to tym razem przeskoczmy na kanapę, sami zobaczcie. Bo tutaj nawet przy moich 182 cm wzrostu, o ile na kolana, miejsca mam naprawdę sporo. Bez problemu chowam stopy pod fotel kierowcy, ale zobaczcie nad głową, nawet ja się tutaj nie mieszczę. Tylko pamiętajmy cały czas, ja tutaj mam bardzo duży dach panoramiczny, bo to jest ważne.
Zobaczmy też na Grześka. Przypominam, tutaj 192 cm. No i znowu, on na kolana się zmieścił. No ale nad głową, skoro źle było mnie, no to tutaj myślę sprawa oczywista. Także pamiętajcie o tym. S-Cross. Samochód, gdzie jeden powie, że to jest crossover, ktoś powie, że to jest nawet SUV. No ale ważne, miejsca nad głową z tyłu, przy takim dachu, za dużo nie ma. Nie ma tu też nawiewów na kanapę czy portów USB. Jest za to podłokietnik i całkiem nieduży próg przed kanapą. No ale dobra, przeskakujemy do przodu i sprawdzamy, jak to jest na miejscu pracy kierowcy. No i tutaj ja Wam powiem, że mimo tego, że mamy na przykład już trochę wystający tablet, zmienione multimedia, to ja się cały czas czuję jak w takim typowym japońskim samochodzie. I to jest rzecz, która dla jednych będzie wręcz rekomendacją do zakupu tego samochodu, a dla drugich przestrogą. To już jest oczywiście bardzo indywidualne. Ale o co mi chodzi? Konkretniej, zobaczcie, nowoczesny samochód, nowoczesne multimedia. A te materiały, no właśnie takie japońskie, ale z drugiej strony bardzo dobrze spasowane. Tu nic nie trzeszczy, ale co jest ważniejsze, panel od klimatyzacji w dzisiejszych czasach, że w ogóle jest i mamy pokrętła, mamy przyciski, wszystko co trzeba zrobimy tutaj, także super. No ale znowu przeskakujemy na przykład na zegary. Bardzo proste, bardzo czytelne, malutki wyświetlacz na środku, nie tak jak to dzisiaj, najlepiej trzy, nawet nie ekrany, tylko telewizory. Prosta obsługa, ale prosta do tego stopnia, że na przykład to, taki bolec, cały czas jest. Nie wiem, przyznam szczerze, przyznam bez bicia, nie wiem czy Suzuki tłumaczyło kiedyś czemu to nadal robi. Jak wiecie to napiszcie, no bo to tak dzisiaj takie coś do obsługi komputera, no ale jest. Nie chcę tu długo się zatrzymywać, bo mamy dużo ważniejsze aspekty. Z ważnych rzeczy tutaj, Android Auto, Apple CarPlay bezprzewodowo, także super, chociaż sparowanie tego telefonu pierwszy raz z tym systemem nie jest najprostsze, ale później działa bardzo dobrze. Co do samej obsługi multimediów, nie wiem czy powiedzieć, że ona może nie jest jakoś najbardziej intuicyjna na początku, czy może ja po prostu jestem nieprzyzwyczajony, ale jak się przyzwyczaiłem, to korzystanie z tego jest całkiem ok. Ale przejdźmy do tych rzeczy ważniejszych, czyli do samej jazdy. Bo mamy tutaj kilka aspektów, które w zasadzie determinują to, czy to jest samochód dla Was. No i zacznę może nie od tej dynamiki, na którą pewnie czekacie od kiedy usłyszeliście przyspieszenie tego samochodu, ale od skrzyni. To jest, można powiedzieć, skrzynia automatyczna. Ale jak się w to zagłębić, to jest sześciobiegowa skrzynia zautomatyzowana. I to jest klucz programu. W takiej jeździe, jak jeżdżę teraz. Jakbym o tym nie wiedział, to być może bym nawet tego nie zauważył. Jestem przekonany, że tak samo większość użytkowników takiego samochodu. Natomiast jeśli zaczniecie tym samochodem jeździć gdzieś szybciej, przyspieszać, albo po prostu wyjedziecie na autostradę, gdzieś tam trzeba się włączyć szybciej do ruchu z jakiegoś pasa obok, to ta skrzynia, ona potrafi zrobić coś takiego, że na przykład, nie wiem, przyspieszacie mocniej albo na przykład zwalniacie. I ona wrzuca biegi do góry albo do dołu, bo to jest nieważne. Ona potrafi czasami, nie wiem, na przykład zasnąć, zapomnieć, po prostu zapomnieć, zbić albo zmienić bieg do góry. Jedziecie, przyspieszacie, obroty rosną, jest coraz głośniej, a ona nic. Albo w drugą stronę. To nie jest najlepsza skrzynia na świecie, powiem tak bardzo delikatnie. Czy ona jest lepsza od CVT? Powiem tak, w takiej jeździe jak teraz, po mieście, to dla mnie te skrzynie są dość podobne. Ona oczywiście z reguły będzie powodowała mniejsze wycie niż w CVT, ale znowu jak mocno nie przyspieszacie, to tego nie słyszycie. Natomiast do każdej dynamiczniejszej jazdy, albo czasami w korku, bo też potrafi się zgubić, radzę zwrócić uwagę na taką skrzynię. Natomiast ja już jestem na tyle stary, że dla mnie nawet słaby automat jest i tak lepszy niż fantastyczny manual. Tak mam, no ale przemyślcie jak macie Wy. No ale dobra, przejdźmy do tej dynamiki. 13 sekund. No brzmi jak brzmi. Ja bym powiedział, że dynamika w tym samochodzie, może tak, czasami mamy taki beznadziejny mecz, 0-0 i pół sytuacji przez 90 minut i komentator potrafi powiedzieć, że to był mecz dla koneserów. No to tutaj mamy dynamikę dla koneserów. Albo może bardziej poważnie,
dynamikę dla koneserów spokojnej jazdy. Nie wyobrażam sobie jeździć tym samochodem szybciej. Znaczy nie wyobrażam sobie, nie da się. Natomiast znowu, czy w takim samochodzie potrzebne jest 7 sekund do setki? Pewnie jak wsiądzie ktoś, kto jest do tego przyzwyczajony, to powie, że tak, no ale najpierw ten samochód musi ktoś kupić. No i ten, kto jest przyzwyczajony do tych 7 sekund, to takiego samochodu po prostu, tak mi się wydaje, nie kupuje. Dlatego nie będę chyba wymieniał dynamiki jako wady. Natomiast oczywiście trzeba zwrócić na nią uwagę. 13 sekund. Co innego jest tutaj dla mnie większym problemem. To jest silnik wolnossący. To jest silnik, który trzeba cisnąć, żeby tę jakąkolwiek dynamikę z niego wykrzesać. Wyjeżdżacie na ekspresówkę czy na autostradę i po pierwsze, przy 120 czy 140 macie wysokie obroty, a na co to się przekłada? Na to, że tutaj przy takich prędkościach jest naprawdę głośno. To jest cecha japońskich samochodów bardzo często, tak samo Suzuki. I moim zdaniem, jeśli latacie dużo po autostradach, to ani ta hybryda nie spowoduje, że to latanie będzie ekonomiczne, ani ten silnik nie spowoduje, że to latanie będzie przyjemne, bo będzie po prostu głośno. No ale właśnie, jak to jest z tym spalaniem? Bo przecież po to jest tutaj hybryda. No to tak, uzyskanie poniżej 5 litrów gdzieś pod Warszawą na bardzo wolnych odcinkach nie stanowiło dla mnie żadnego problemu. Ekspresówka, jakieś trochę poniżej 7, autostrada, dobijałem nawet do 8, 7,5, coś takiego. Natomiast w Warszawie, tylko przypominam, że są jeszcze wakacje, ja spalam tutaj około 6 litrów. Czy to jest prawdziwe spalanie? Nie wiem, jak to powiedzieć, no bo jest prawdziwe, skoro takie osiągnąłem. Ale czy to jest takie spalanie, które Wy też będziecie osiągać? Nie wiem, mnie wychodziło coś takiego. Czy to są jakieś super wyniki? Nie wiem, ale myślę, że na ich osiągnięcie wpływa to, że ja właśnie dość często musiałem wkręcać się na obroty, żeby jednak poznać ten samochód, więc być może Wy osiągacie tutaj rezultaty inne. Po tym, co przed chwilą opowiedziałem, chyba nikt nie spodziewa się tutaj jakiegoś fantastycznego prowadzenia, wpadania w zakręty z ogromną przyjemnością, więc nie będę się na tym skupiał. To prowadzenie jest przeciętne. Natomiast resorowanie i komfort w tym samochodzie już przeciętny nie jest. Szczególnie jak na tę klasę, to tu jest naprawdę dobrze. Wybieranie jakichś nierówności, jakichś progów zwalniających, jakichś dziur, wow, to mnie naprawdę zaskoczyło tutaj na duży plus. I jest jeszcze jedna rzecz, o której oczywiście muszę powiedzieć. Tak jak ja często zwracam uwagę na to, czy Android Auto jest bezprzewodowe, bo to jest dla mnie ważne, tak samo bardzo często zwracam uwagę na Auto Hold, bo to też jest dla mnie ważne, szczególnie w miejskich samochodach z automatem. Myślę, że spostrzegawczy to już wiedzą. Mechaniczny ręczny. Co to oznacza? Sami wiecie. Ja powiem szczerze, nie kumam, ale może nie muszę. To też nie jest oczywiście jakaś cecha tylko Suzuki, bo niestety jeszcze wiele producentów coś takiego robi. No ale po prostu powinniście o tym wiedzieć. Natomiast, jak już trochę skrytykowałem, to jest przecież coś, za co Suzuki trzeba cały czas chwalić. Bo to jest producent cały czas oferujący względnie nieduże samochody z napędem na 4 koła. A dzisiaj często mamy taką sytuację, że samochody dużo większe, z dużo większym prześwitem, takiego napędu nie mają. Ba, ja powiem nawet, że są samochody kojarzące się z autem terenowym i też nie mają napędu na 4 koła, nawet w opcji. A tutaj coś takiego jest. I to zarówno z jednostką 1.4, jak też z 1.5. W tym nieogromnym przecież i nie terenowym samochodzie. Ale chcecie napęd na 4 koła, to proszę bardzo. Ja Suzuki za to naprawdę doceniam. To oczywiście nie jest taki napęd, gdzie z tego auta zrobicie sobie terenówkę i będziecie chcieli cały czas zjeżdżać z dróg utwardzonych, latać gdzieś tam po lasach, łąkach. Nie, chociażby prześwit Wam na to nie pozwoli. No ale taki napęd jest. Jak mieszkacie w miejscu, w Polsce albo gdzieś indziej, gdzie są jeszcze zimy, no to tym bardziej. Ja zawsze mówię, jeśli napęd na 4 koła ma się Wam przydać raz i po prostu uratować Wam tyłek, to warto go mieć. No i dobra, za chwilę do ceny, ale jeszcze jedna rzecz. Z wnętrza, fotele. Nie przejechałem tym samochodem 1000 km. Ja zawsze o tym mówię, czy przejechałem, czy nie, bo to jest ważne. Nie miałem po prostu kiedy, mam kilka samochodów na testy. Na tyle, na ile przejechałem, to dziwo, te fotele są spoko. Ale tak jak mówię, to raczej jazda miejska, gdzieś tam pod Warszawą. Może trudno, żeby coś mnie bolało, no ale w każdym razie mnie nie bolało. No ale dobra, czy zaboli mnie coś, jak podejdę do sprzedawcy, skalkulujemy sobie ten samochód i zobaczymy, ile takie cacko kosztuje.
Najnowszy, zaznaczę, promocyjny cennik S-Crossa z silnikiem 1.5 otwiera kwota 124 900 zł za wersję z napędem naprzód. Natomiast chętni na napęd na 4 koła przygotować muszą minimum 136 900 zł lub za wersję z takim pięknym panoramicznym dachem 151 900 zł. No i dobra, znowu nie da się powiedzieć, że to jest jakaś super atrakcyjna cena, ale który samochód dzisiaj ma właśnie taką. Natomiast to będzie troszkę mniej niż u rywali, ale ja chyba chcę powiedzieć o czymś innym, podsumowując ten samochód czy ten test. Suzuki S-Cross ma już dzisiaj napęd w pełni hybrydowy, który, nie wiem jak to ująć, może tak, klienci tacy dotychczasowi, klienci Suzuki, klienci od lat, byli przyzwyczajeni do tego, że mieli mega prosty samochód, toporny samochód, z nie najlepszymi materiałami, ale przez to wszystko ten samochód się nie psuł, był prosty w naprawie, prosty w obsłudze, wnętrze wytrzymywało wszystko, co tu się mogło dziać. I dotychczasowi klienci bardzo często te samochody za to cenili i wybierali je ponownie. Tutaj mamy już właśnie hybrydę. Mamy, nazwijmy to, taki najnowocześniejszy napęd. Ale ja mimo tego trochę już innego feelingu prowadzenia, ja się cały czas czuję tutaj jak w takim starym Suzuki, tylko nie odbierajcie tego źle. Dla wielu osób to będzie plus. To jest dla mnie cały czas takie stare, nie wiem czy tego użyć słowa, prawdziwe Suzuki. Może tak, nadal proste, nadal nie z najlepszymi materiałami, ale świetnie spasowane, świetnie wykonane. Krótko mówiąc, to jest taki samochód, którego po prostu nie trzeba się bać. I mówię o obsłudze, multimediów, klimatyzacji, prowadzeniu tego samochodu, przyzwyczajaniu się do tego samochodu. To jest cały czas taka typowa japońska robota. Dajcie znać, czy Wy coś takiego lubicie. Coś takiego, czyli wsiadanie w nowy samochód, a odczuwanie takiego feelingu sprzed 10 lat. Czy to jest dla Was plus? Czy jednak już wolicie ogromną tabletozę, wszystko najnowocześniejsze i takie typowe dzisiejsze samochody? Pogadajmy sobie o tym w komentarzach, a ja na koniec, tak jak zawsze, poproszę o ocenę tego materiału i jeśli jeszcze kanału nie subskrybujecie, to zróbcie to teraz. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, trzymajcie się. Cześć!